dopiero co przyjechałem. Jest godzina 4:30. Na razie jeszcze sprzęt nie rozłożony. Wiatr na razie bardzo mocno spycha w lewą stronę tutaj, tak jak widać chmury. Ma podobno być o 8 już ładna pogoda, no teraz na szczęście już nie pada według prognozy. Miało padać. Na szczęście już nie pada, wiatr jest dosyć silny. Także nastawiam się na to, że będzie mi mocno ściągało. Ale na szczęście nie pada, jest dosyć ciepło, bo jest 17 stopni. No i zobaczymy, rozrabiam zanętę, rozwijam wędki i zaczynam łowić. Przy tak kapryśnej pogodzie taki leszczyk to mała uciecha. Jednak zanęta poskutkowała. Nie ma dużo. Może ma ze 25 cm. Także idzie do wody. Tym razem na Wiśle użyję zanęty krapera na rzekę. Nie udało mi się dostać leszcza. Słaby wybór w tym sklepie, w którym byłem. Do tego dorzucę kukurydzę zwykłą ze sklepu. Nie ma to znaczenia, jakiej to jest firmy. I najnaturalniejsze płatki owsiane. Także to wszystko zaraz wymieszam, rozrobię i będziemy testować. Do połowu na dzisiejszą rybę. Czyli nastawiam się przede wszystkim na leszcza, certę. Użyję białych robaczków i pinki. Jeżeli to nie poskutkuje, użyję czerwonych, zobaczymy. Ewentualnie będę łapał też na kukurydzę. Także zobaczymy, co na to będzie brało. Za chwilę rozrabiam zanętę i zaczynam łowić. Widać, pogoda jest bardzo niekorzystna do łapania. Wędki cały czas się bujają na wietrze. Co jakiś czas coś tam się dzieje. Od czasu do czasu jakiś krąpik mały, podleszczaki takie. Przed chwilą złapałem małego rozpióra. Cały czas te chmury krążą, cały czas się coś dzieje. Wędkarzy praktycznie nie ma w ogóle. Po tamtym brzegu często stali, no też wędkarze jesteś na gruntówkę, na skład. Dzisiaj tam się nic nie dzieje w ogóle. O, właśnie mam branie na tamtym federku. Teraz zobaczymy. No, to już na pewno nie jest nic wielkiego. Widać po szczytówce, delikatnie trzącha. Najprawdopodobniej to jest mały krąpik. No i sprawdzamy. Jestem dzisiaj bez podbieraka, muszę sobie jakoś radzić. Mam nadzieję, że się nie zerwie. To jest piękny leszczyk. Na
Niewielki leszczyk, najedzony, spasiony. Nie będę zapłatny tutaj na piachu, ale ma to 40 na pewno. Ładna sztuka. Także znowu szczęśliwa Wisła. Jeszcze posiedzę tutaj trochę. Zobaczymy. Na razie leszczyk 40 cm. Kolejna spora rybka. Miejmy nadzieję, że to kolejna. Ta może być jeszcze większa. Weź tu samemu podbieraj rybę. Jest na pewno jakaś patelenka. Jeszcze nie wiem, co to jest. Spróbuję podholować. Przeszło mi nad tym federkiem. Pewno nie jest mała. Piękny leszcz kolejny. Certa, to wody 24 cm.